prezbiterium Kościoła Bożego Ciała po obu stronach znajdują się okazałe, jedne z najwspanialszych w tej chwili w Krakowie, XVII-wieczne stalle wykonane w pierwszym 30-leciu XVII wieku. Stalle są jednym z najwybitniejszych w Krakowie dzieł sztuki późnomanierystycznej cnycerki. Stalle wykonał mistrz Stefan. Nie wiemy, kim on był. Czy był rzeźbiarzem, czy tylko stolarzem. Stalle są bardzo piękne, wyjątkowo bogato dekorowane, dwurzędowe, wielosiedziskowe, mają w zapleckach obrazy przedstawiające świętych związanych z zakonem kanoników regularnych. Poszczególne obrazy, malowane nie wiadomo przez kogo, przedstawiają najrozmaitsze epizody, które w tradycji zakonnej były odnoszone do zakonów. Nie zawsze słusznie. Na początku XVII wieku jeszcze była żywa tradycja prześladowań zakonów w krajach protestanckich, likwidacji zakonów. W tych obrazach mamy przedstawione męczeństwo kanoników regularnych w Anglii. Oprócz dekoracji ornamentalnej ozdobiona szeregiem figur bardzo pięknie rzeźbionych i bardzo pięknie zakonserwowanych przed kilkoma laty, które przedstawiają znowu mało znanych papieży. Papieży na ogół z pierwszego okresu chrześcijaństwa, z pierwszego tysiąclecia. Większe posągi, dwa, to oczywiście dwa fundamenty chrześcijańskiej teologii, a więc święty Grzegorz i święty Augustyn. Kanonicy regularni laterańscy żyją wedle reguły świętego Augustyna, więc jest on tutaj czczony. Jest to program ikonograficzny, którego do końca nikt nigdy nie rozszyfrował i w związku z tym trudno jest powiedzieć, czy powstał w wyniku lektury jakiegoś dzieła hagiograficznego, które odnosiłoby się do dziejów zakonu kanoników regularnych, czy też realizuje jakiś inny program treściowy. Stalle należą do wyjątkowych zabytków z drewna, który to zabytek właściwie był w pełni zagrożony. Przede wszystkim zagrożony przez owady, które zaczęły bardzo gorącą pracę wewnątrz. Stale były bardzo zniszczone, stąd ta interwencja konserwatorska, groziło im właściwie zawalenie się, bo drewno było zupełnie zbutwiałe w dolnych warstwach. Konstrukcja nośna stale wykonana z drewna iglaskiego, drewna, które nosi zaplecek i nosi siedziska, było zbutwiałe, przegnite, no i w dużej części zjedzone przez drewnojady. Cała metodologia prac została opracowana przez krakowskich konserwatorów drewna. I to, iż zaczęliśmy w ostatnich latach, przerwaliśmy wielkie prace przy elewacjach i skupiliśmy się swego czasu, parę lat temu, właśnie na stallach, to był wymóg czasu. Chcieliśmy uratować je przed kompletnym zniszczeniem. Stalle nie były demontowane od czasu ich powstania. Stalle zdemontowano pierwszy raz w 2000 roku podczas 100 lat. I wtedy pojawiły nam się różnego rodzaju freski, fragmenty malowideł średniowiecznych, później renesansowych. Tych stali nie można gdzie indziej przenieść. One żyją tutaj, pozostają w tym mikroklimacie tej świątyni. Ale to, co jest ważne, to, że te stalle, które wydawało się, że są już nie do uratowania, że one po prostu będą służyć przez następne, mam nadzieję, stulecia.
udało się przywrócić stallom w miarę możliwości ich pierwotny wygląd, taki jaki autorzy nadali temu obiektowi. Zasadniczo praktycznie nie uległy żadnym przemianom strukturalnym, niczego w nich nie wymieniono, obrazy są oryginalne, także wielką ich zaletą jest ich ten autentyczny kształt. Wśród wielu pięknych stalli w Krakowie to są zdecydowanie najpiękniejsze, pobudowane z największym rozmachem. Możemy zatem spierać się, czy kazimierskie odporzy ciałków stalle są ładniejsze, wykwintniejsze niż w Bazylice Mariackiej czy w Katedrze na Wawelu. Ale nikomu nie stanie odwagi, żeby nie wymienić wśród trzech najlepszych właśnie te, w moim odczuciu, te są najpiękniejsze.